Cześć kochani, hej, witajcie na kanale Redhead. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na taki króciutki filmik. No, przynajmniej postaram się, aby był krótki. Wiadomo, jak to u mnie wygląda, to co ma być krótkie, trwa potem 50 minut i tak dalej, sami dobrze wiecie, jak to u mnie jest. W każdym razie postaram się, żeby to był krótki filmik, w którym pokażę Wam, jakie sukienki zakupiłam w internetowym sklepie Renę. Sukienki zakupiłam ostatnio, część sukienek zakupiłam ostatnio, jedna sukienka była kupiona dawno, dawno temu. Wszystkie Wam je dzisiaj pokażę, ich dużo nie będzie, bo będą cztery sukienki. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tym razem zakupiłam i co tym razem Wam pokażę, to oglądajcie dalej, ja Was serdecznie zapraszam. Tak, wiem, obiecałam sobie i co gorsza, obiecałam Wam, to mnie najbardziej boli i nęka, że obiecałam to Wam, że bodajże do czerwca, lipca nie będę robiła zakupów w sieciówkach. No niestety poległam. Staram się siebie usprawiedliwić, że René to nie jest sieciówka, ale jednak to jest sklep internetowy i to są zakupy, tyle że przez internet, tak jak w innych sieciówkach. Także poległam. Skusiła mnie stylizację. Ona niedawno nagrała filmik z ubraniami ze sklepu René, z ubraniami, z butami i chcąc nie chcąc weszłam na stronę René i przepadłam. Mnóstwo rzeczy mi się spodobało. Zamówiłam tylko trzy te tanie sukieneczki z rabatem, także no nie jestem usprawiedliwiona. Wybaczcie mi, że poległam, nie będę już przedłużać. Jeżeli uda mi się znaleźć linki do sukienek, które będę Wam pokazywała w filmie, oczywiście znajdziecie je w opisie tego filmu. Także to na tyle tytułem wstępu. Zaczynamy oglądanie tych fantastycznych sukienek, kiecek, chciałam powiedzieć. No, sukienek, kiecek, tak. Pierwsza sukienka jest już na wieszaku, a ja znowu muszę Was przepraszać za hałasy. Tym razem nie hałasują robotnicy za oknem, którzy budują blok naprzeciwko bloku, w którym mieszkam. Jeżeli nie wiecie, to jest stała gadka, stała historia. Prawie w każdym filmie oni dają o sobie znać i hałasują. Dzisiaj jest u nich cisza, ale mój sąsiad zaczął wiercić. Naprawdę idzie zwariować. Ja nie wiem, ja zaraz chyba wyląduję w jakimś szpitalu, bo no nie da się w ogóle żyć. No nie da się żyć. A co dopiero pracować, jak ktoś pracuje zdalnie, czy nagrywać nawet filmy tak jak ja. No słuchajcie, no idzie się załamać. Bądźcie dla mnie łaskawi, proszę Was. I ignorujcie te hałasy, ignorujcie te dźwięki, ignorujcie te wiercenia. Powiedziałem coś jeszcze, ale dobra. Pierwsza sukienka jest już na wieszaku i ta sukienka jest, można by rzec, najstarsza z mojej całej kolekcji sukienek z René, ponieważ ja ją zakupiłam jakoś w grudniu, jakoś tak. W każdym razie już na kilku filmach się w niej pojawiłam i ilekroć się w niej pojawiam i mówię do Was, przemawiam, czy Wam się po prostu pokazuje, to dostaję mnóstwo pytań, skąd jest ta sukienka. A to Wam teraz odpowiadam. To jest sukienka z René, dokładnie marka Vices. Marka Vices ma też obuwie, z tego co kojarzę, właśnie w René. To jest sukienka w rozmiarze SM, w przepięknym zielonym kolorze. To jest taki ciemny zielony kolor, ale to nie jest butelkowa zieleń. Powiedziałabym, że to jest zieleń trawiasta, ale ciemna. Chyba dobrze to określam, opisuję. W każdym razie sukienka jest fantastyczna i mega kobieca. Ma lekko bufiaste rękawy, jak widzicie, ale co mnie w niej najbardziej zachwyca, to dekolt w kształcie serduszka. To jest to, co ja uwielbiam. Jeżeli mnie znacie, jeżeli oglądacie moje filmy, to doskonale wiecie, że ja uwielbiam dekolt w serduszko. I sukienka ma długi rękaw. Jak widzicie, też jest w kropki, groszki, takie białe. Ona jest dosyć długa. Nie powiedziałabym, że to jest sukienka maxi. Ona sięga gdzieś tak do łydek i ma po lewej stronie takie rozcięcie dosyć głębokie, więc lewą nogę nam odsłania. Tak seksownie się wygląda, delikatnie, zmysłowo i w ogóle. Także taka oto sukienka, nie wiem, rozmiar Wam powiedziałam, SM. Była jeszcze w rozmiarze ML. Sugerowano mi, abym wzięła ten rozmiar, chociaż zazwyczaj noszę M-kę, także to była trudna sytuacja dla mnie, no bo rozmiar SM może być za mały, a ML za duży. Dobrze, że wybrałam ten mniejszy, okazał się dobry. I ta sukienka kosztowała, z
tego co pamiętam 65 zł z groszami. Ja miałam na nią dodatkowy rabat. Na wszystkie te rzeczy miałam dodatkowy rabat. Jeżeli znacie stronę Renę, to doskonale wiecie, że na tej stronie zawsze są jakieś rabaty. A to 20% z jakiejś tam okazji, a to 30% z jakiejś tam okazji, a to jakaś youtuberka, która właśnie nagrywa film i ma jakąś współpracę z firmą Renę, ma jakiś kod od siebie dodatkowy, minus 25% i w ogóle zawsze to jakoś tak około tych właśnie 20-40% mniej więcej oscyluje, tak mi się wydaje, że nigdy nie było więcej ani mniej. Także taka oto sukienka, już w nią wskakuję, bo jeżeli nie widzieliście mnie w niej, to musicie mnie w niej zobaczyć, będziecie wiedzieli jak ona wygląda, jak ona się układa na sylwetce, także wskakuję w nią i się Wam pokazuję. I przypominam, tak właśnie wygląda zielona sukienka na mnie. Jest zachwycająca, naprawdę jest fantastyczna i nie dziwią mnie pytania innych osób o nią, bo ja sama, gdybym kogoś zobaczyła w tej sukience i nie wiedziała skąd jest, to na pewno bym też zapytała skąd jest ta sukienka. Jest naprawdę przepiękna, zachwyca, po prostu zachwyca, jest obłędna, bardzo mi się podoba. To jest chyba jedna z moich ulubionych sukienek w szafie. A jak wiecie, ja sukienek mam mnóstwo, multum i no ciężko byłoby wybrać ulubioną, to ta jest na pewno jedną z ulubionych. Tutaj ma właśnie to rozcięcie, takie właśnie dosyć głębokie. Nie mówię, że nie, solidne jest, ale sukienka bardzo mi się podoba, jak widzicie zresztą. Dobrze się komponuje z moimi rudymi włosami, no bo to zieleń, ja zawsze to powtarzam. Kolor zielony pasuje do rudości. Mówcie co chcecie, tak jest chyba. Tak chyba jest. Także tak, taka to sukieneczka. Jest super. I teraz czas otworzyć torebkę, która zawiera sukienki, które zamówiłam ostatnio. One przyszły bardzo szybko. Jakie tutaj są fantastyczne kolory. No na tę sukienkę to się bardzo długo czaiłam, także jestem jej niezmiernie ciekawa. Trzy sukienki tutaj są, ja je rozpakuję. Postaram się być szybka w tym, żeby sąsiad znowu nie zaczął wiercić i już zaraz jedna z nich wyląduje na wieszaku i Wam ją pokażę. I pierwsza sukienka z tych trzech, które znalazły się w torebce, którą przed momentem otworzyliśmy, to sukienka, jak widzicie, taki bardzo ciekawy wzór, bo to jest krata dla mnie. Dla kogoś to mogą być paski, dla innej osoby może to być zlana taka pepitka, bardzo fajny wzór, taki nieoczywisty, ja nie lubię tego słowa, ale no tak jest, bardzo ciekawy wzór. Sukienka fantastyczna, jak ją zakładałam na wieszak, bardzo mi się podoba, chociaż czuć, że to jest sztuczny materiał, to jest poliester w 100% na bank, nawet nie muszę tego sprawdzać. Ma tak, klapy a la marynarka, w stylu marynarki i ma to, co ja ostatnio uwielbiam, czyli wypełnienia na ramionach, ale takie, wiecie, odstające aż. Trochę to przychodzi na myśl lata 80. chyba jakoś tak. Wtedy było to na czasie, teraz to powróciło w tym sezonie, w zeszłym to było modne. Ja się bardzo dobrze czuję w takich ramionach, w takim kroju, bo ja mam spadziste ramiona, moje ramiona są takie właśnie... takie... jak flaczki troszeczkę tak opadają i dzięki tym wypełnieniom one stają się takie, wiecie, proste i taka staje się też optycznie wyższa, wydłużona moja sylwetka się staje. Także taka sukienka, ona już spada mi z wieszaka, ona chce już być przymierzona i ja już chcę ją przymierzyć. Sukienka mini, lekko rozszerzana na dole, z paskiem w tym samym kolorze, z tego samego materiału. Także tak. I ta sukienka kosztowała 68 zł z groszami. I tutaj nie mam rozmiaru, słuchajcie. Wydaje mi się, że to był one size, że to był jeden rozmiar. Skoro nie ma rozmiaru, to prawdopodobnie tak było. Także już się nie rozgaduję, tylko w tę sukienkę wskakuję. Tak. I jak widzicie, sukienka z wielkimi, odstającymi ramionami jest już na mnie. I bardzo mi się podoba. Ogólnie te ramiona jakoś tak... przypominają mi i kojarzą się ze Star Warsami, chyba z Luke'em Skywalkerem, nie wiem, ja nie lubię Star Warsów, nienawidzę, ale właśnie chyba on miał taki strój, który był taki wielki tutaj w części korpusu i dopiero rączki odchodziły od tego korpusu, także tak mi się kojarzy i pewnie słusznie. W każdym razie sukienka jest świetna, fajny, taki sztywniejszy materiał, przez co dobrze się układa. Chociaż dekolt jest głęboki, to też dobrze leży i nie rozchodzi się na boki.
I co jest istotne, jeżeli chodzi o Renę, można zarzucić temu sklepowi internetowemu dużo, chociażby to, że właśnie materiały są słabe tych rzeczy, jakieś właśnie poliestry i inne sztuczne, syntetyczne materiały. Natomiast jeżeli chodzi o długość sukienek, rzeczy, zawsze jest odpowiednia. Ja kiedyś miałam kilka jeszcze sukienek z Renę, mini sukienek i długość tych sukienek zawsze była w porządku, zawsze była odpowiednia. Tutaj w przypadku tej sukienki jest tak samo. Ona nie jest za krótka, nie odsłania miejsc, których odsłaniać nie powinna, tak jak rzeczy z innych sieciówek. Także naprawdę fantastyczna sukienka. Tutaj długo o niej nie będę gadała, bo mi się po prostu podoba. Czekam na wasze komentarze, na wasze opinie, ale naprawdę jest super. I ten wzór jest taki właśnie ciekawy, nieoczywisty. Ta kolorystyka w ogóle też pasuje do mnie, takie mam wrażenie. Także super, jestem na tak. I skoro właśnie omówiliśmy sukienkę, która miała wypełnienia na ramionach, to omówmy sukienkę, która też ma identyczne wypełnienia na ramionach, w tym samym stylu, a w zasadzie cała sukienka jest prawie że identyczna co tamta, tylko że nie ma wzorów, jest po prostu beżowa, taka kamelowa. Musiałam ją mieć, bo zachwycił mnie kolor. Idealna będzie na wiosnę nadchodzącą, bo kolor jest bardzo na czasie. Idealna będzie jesienią, bo kolor jest taki iście wpadający, wpasowujący się w klimaty jesienne. Wszystko jest na tak. No i w ogóle nie powiedziałam wam firmy. Obie te sukienki są z tej samej firmy Erlinea, jakoś tak. Nie wiem, czy to się tak wymawia. I ta sukienka też nie ma tutaj rozmiaru napisanego. Albo to był one size, albo po prostu rozmiar najmniejszy. Tak mi się kojarzy, że tak brałam. I też widać, że ten materiał jest sztuczny. Zresztą ta pierwsza sukienka zielona w grochy też była z poliestru. Także jeżeli chodzi o Renę, to te sukienki wszystkie mają bardzo słabe składy, jeżeli chodzi o materiały. Także tutaj nie ma raczej bawełny. No, pewnie się gdzieś zdarza. Ale akurat jeżeli chodzi o te sukienki, które zamówiłam, to nie. Bawełny tu nie uświadczysz. Nie doświadczysz? Jakoś tak. W każdym razie, sukienka identyczna co poprzednia, tylko taka bardziej lejąca. Tamta sukienka, którą omawialiśmy przed momentem, była bardziej sztywna, ten materiał był bardziej sztywny, a tutaj mamy taki lejący materiał. Fantastyczna, tylko boję się, że będzie bardzo prześwitująca, zobaczymy. Ona też ma pasek, wszystko praktycznie to samo. Także też ją zakładam i się wam pokazuje, ale zanim to jeszcze wam powiem cenę, bo tego chyba nie powiedziałam. Ta sukienka kosztowała 67 zł, bo właśnie sprawdziłam ileś tam groszy, ale no powiedzmy 68 zł. Także też miałam na nią rabat. Wydaje mi się, że jest w porządku i że będzie do mnie pasowała, także sprawdźmy to. Jak widzicie, sukienka jest już na mnie, kamelowa sukienka jest już na mnie i widzicie, mam banana na twarzy, tak, bardzo mi się podoba. Przede wszystkim ten kolor bardzo mi się podoba, ja w ogóle lubię bardzo kolor kamelowy, wydaje mi się, że bardzo pasuje do mojego typu urody, do moich rudych włosów, do mojej jasnej karnacji. W ogóle sukienka fantastyczna, zwiewny materiał, taki okalający pięknie sylwetkę, paseczek podkreśla talię, dekolt chociaż głęboki, nie rozchodzi się przy każdym ruchu na boki, tak, o, aż się zrymowało, tak jak w przypadku sieciówek, ubrań z sieciówek, nie wiem, z Zary chociażby, kiedy się kupuje kombinezon, sukienkę z głębokim dekoltem, to wszystko się tak nieestetycznie rozłazi na boki, to tak wygląda niechlujnie i w ogóle ble. Trzeba kombinować z jakimiś, wiecie, haftkami, guziczkami, pętelkami. A tutaj tego nie ma. Nie wiem, czy przez to, że te klapy, ojeju, robotnicy jeszcze zaczęli hałasować, ja zwariuję. Ktoś chce doprowadzić mnie do ostateczności. Tylko pytanie, kto? Zawału dostanę. Jeju. W każdym razie, dokończając, nie wiem, czy te klapy po prostu są takie sztywne, dają takie dodatkowe usztywnienie tej sukience, że właśnie ten dekolt się tak nie rozchodzi, że to wszystko jest na miejscu, wszystko super, dla mnie bomba. Sukienka naprawdę fantastyczna, godna polecenia, chociaż z poliestru, to i tak super. Dajcie znać, co wy o niej myślicie. I kolejna sukienka, a zarazem ostatnia sukienka w tym holu, to jak widzicie sukienka w kolorze fioletowym, takim liliowym, fiolet wpadający w róż troszeczkę, taka malwa. Sukienka fioletowa w takie drobne, białe kwiatki, a la stokrotki,
tak mi się wydaje. No, sukienka idealna na nadchodzącą wiosnę, na nadchodzące lato. Ma krótki rękaw, taki lekko bufiasty, wykończony, jak widzicie, taką dosyć grubą gumką, także to będzie takie mega urokliwe, taki bufiasty, króciutki rękaw. I oczywiście dekolt w serduszko, to co ja kocham. Jeszcze jakieś takie marszczenie przy biuście. Cudowna, cudowna sukienka o długości chyba identycznej co ta sukienka pierwsza i w ogóle bardzo podobna do tej sukienki pierwszej, jeżeli chodzi o krój. Też ma po lewej stronie wycięcie, które będzie odsłaniało nam nogę. Piękna jest, przepiękna. Nie mogłam się jej oprzeć, długo na nią czekałam, długo zwlekałam. Bez rabatu kosztowała ponad 100 zł za poliester, tak średnio. Ja ją kupiłam z rabatem bodajże za 69 zł czy 72. Jakoś tak, była mocno przeceniona. Akurat stać mnie było na poliester, żeby kupić go za taką kwotę, więc pomyślałam, dobra, podoba mi się, biorę. I to jest rozmiar SM też, także ciekawa jestem, czy ona nie będzie na mnie za mała. Mam nadzieję, że będzie podobnie co z tą zieloną i że ten rozmiar też będzie ok, także wskakuję w nią i sprawdźmy to. I fioletowa sukienka jest już na mnie i bardzo mnie rozbawił mój syn, jak mnie zobaczył w tej sukience, to powiedział, że wyglądam, jakbym szła na plażę. Nie wiem, coś chyba jest na rzeczy, bo z tego co kojarzę, modelka na stronie internetowej właśnie miała tą sukienkę na plaży, biegła na plaży i była w tej sukience, tak mi się coś wydaje. Chyba coś jest na rzeczy. W każdym razie później się zreflektował, powiedział, że wyglądam, jakbym szła na randkę z tatą i dla mnie to jest chyba bardziej odpowiednia okoliczność na tę sukienkę, bo na plaży tak średnio, w poliestrze synek. Nie, ale tak, bardziej randkowo mi się ta sukienka kojarzy. No ja się czuję w niej jak księżniczka. Wydaje mi się, że bardzo fajnie komponuje się rudość moich włosów z kolorem tej sukienki i że wszystko ze sobą fajnie współgra. Nawet moja bladość wydaje mi się, że dobrze komponuje się z kolorem tej sukienki. Także ja ogólnie jestem na tak. Sukienka bardzo mi się podoba. Ciekawa jestem, co wy napiszecie. Jak widzicie, jest taka... No, dosłownie, dokładnie do połowy łydki. Tutaj ma ten, ma to rozcięcie takie dodające zmysłowości i w ogóle. Także ja jestem zachwycona. Bardzo mi się podoba ta sukienka. Szkoda, że to jest poliester, umówmy się. No, każdy by chciał, żeby to była, nie wiem, wiskoza, bawełna, cokolwiek. Jest jak jest. Mi się to podoba. Mi się podoba to, co widzę. Podoba mi się ta sukienka, chociaż poliestrowa. Co robić? Kochani, to na tyle, to wszystkie sukienki. Mówiłam, film będzie krótki i mam nadzieję, że krótki jest, że jesteście zadowoleni, że tym razem nie przedłużałam, nie rozgadywałam się bez sensu. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która z tych sukienek podobała Wam się najbardziej, a która najmniej. Jestem zawsze bardzo ciekawa Waszych opinii, Waszych spostrzeżeń. A na ten moment żegnam się z Wami, żegnam się, bo sąsiad dalej wierci dziurę w głowie i to dosłownie. Nie tylko w ścianie wierci, ale w mojej głowie też wierci. Mam nadzieję, że do Was się jeszcze nie dowiercił i że u Was jeszcze wszystko jest w porządku, a ja się chyba muszę napić melisy z tej okazji. Także żegnam się z Wami, ślę moc buziaczków, czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!